centrum handlowym Galeria Twierdza Kłodzko wszyscy chętni mogli wziąć udział w koncercie noworocznym. Karnawałowa twierdza. Na scenie dzisiaj w centralnej części pasażu zaprezentował się chór Bel Canto z Polanicy Zdroju, który już u nas gościł kilkukrotnie, oraz duet akordeonowy Kubar. Pomiędzy występami konkursy z nagrodami, to wszystko dla klientów naszego centrum handlowego, którzy w przerwie pomiędzy zakupami mogą skosztować karnawałowych i noworocznych muzycznych przebojów. Są też kolędy, ale też muzyka światowa. Myślę, że to taki miły dodatek do czasu spędzonego w naszym centrum handlowym. Przy okazji wszystkim telewizjom Telewizji Kłodzkiej oraz klientom naszego centrum handlowego składam serdeczne życzenia noworoczne. W szczególności dużo zdrowia, pilnujmy się, bo wirus jeszcze jest obecny między nami. Do tych wszystkich obostrzeń, żeby się stosować, prowadzić się zdrowo i zapraszam serdecznie na zakupy. Zimowa wyprzedaż w naszym centrum trwa. Chór Bel Canto działa przy Centrum Kultury w Polanicy Zdroju już 10 rok i właśnie z okazji tego jubileuszu dziękujemy serdecznie za zaproszenie Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko, że możemy się tutaj spotkać i zaprezentować utwory zarówno kolędowe, jak i rozrywkowe. Przygotowaliśmy kolędy i stare, i te znane, i te mniej znane, również kolędy zagraniczne, no i taki przekrojowy repertuar rozrywkowy. Kolędy mają ogromne znaczenie dla tożsamości narodu. Kolędy to jest tradycja, to jest coś, co spaja Polaków na równi chyba z językiem, nie wiem, flagą, symbolami narodowymi. Pięknie jest pokolędować. My tutaj zaproponowaliśmy dzisiaj i takie kolędy, które wszyscy znają, i te może troszeczkę mniej znane, ale bardzo piękne, między innymi przepiękna kolęda napisana przez Juliusza Słowackiego, Chrystus Pan się narodził. Motywem przewodnim jest taniec, karnawał, a więc gramy walce, tanga, przede wszystkim tańce, które wywodzą się również z całej Europy i z całego świata. Dzisiaj zechcemy w drugiej części zaprezentować również tango znane z Argentyny, jest to libertango, a więc coś z najwyższej półki, a także może lżejsza troszeczkę muzyka latynowska i również muzyka taka, nazwijmy to, rozrywkowa, a w tym również kolędy w rytmach i aranżacjach dość takich rytmicznych i dość ciekawych. Pomiędzy występami artystów miały miejsce konkursy i quizy, gdzie do wygrania były atrakcyjne nagrody, m.in. przepyszne miody i karty podarunkowe.